Opóźni się dystrybucja artykułów żywnościowych, którą w ramach unijnego programu prowadzi Tarnobrzeski Bank Żywności. Stowarzyszenie będzie jednak wciąż odbierać produkty od producentów, w tym także te o krótkim terminie przydatności do spożycia i przekazywać je potrzebującym. Każdego roku co miesiąc z pomocy żywnościowej przekazywanej za pośrednictwem Tarnobrzeskiego Banku Żywności korzysta około 11 tysięcy osób. Podprogram 2019 i dystrybucja kolejnych produktów miała ruszyć we wrześniu. Opóźni się jednak o kilka miesięcy. Wynika to stąd, czy nie, z tego, że po prostu opóźniły się przetargi. Przetarg odbył się, ale dwóch producentów zakwestionowało ten przetarg. Zostało zrobione odwołanie do Krajowej Izby Obrachunkowej. W związku z tym od nowa trzeba robić przetargi. No jest to bardzo przykra sprawa, ponieważ banki nie zawiniły. Przygotowaliśmy wszystko, magazyny, przygotowaliśmy umowy już, wnioski weryfikacyjne. Staramy się w wszelaki sposób ponaglać nasz Federacja Banków Żywności z Warszawy. Cały czas koresponduje właśnie z ministerstwem i z tym KOWR-em, żeby jak najwcześniej te przetargi były. Dostawy produktów do tarnobrzeskiego magazynu rozpoczną się najwcześniej prawdopodobnie końcem roku lub początkiem stycznia 2020 roku. To jednak nie oznacza, że stowarzyszenie przestanie działać. Cały czas przeciwdziała marnowaniu żywności i przygotowuje się na dystrybucję kolejnych produktów o krótkim terminie przydatności od różnych producentów z całego kraju. Ona jest pełnowartościowa, tyle tylko, że ma krótki termin albo po prostu jakieś są braki, czy zgniecenia, czy zła data. Jest od producenta już od 3 lat. Pobieramy żywność ze sklepów. Jest to ta żywność z krótkim terminem przydatności do spożycia. I te sklepy mamy na terenie Tarnobrzega, Nowej Dęby, Łoniowa, bo tam stamtąd też bierzemy, Mielca, Niska i Stalowej Woli. Mamy pozawierane umowy z organizacjami, które najlepiej wiedzą, komu tą żywność, tym najpotrzebującym oddajemy. 14 sierpnia 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Może ona przyczynić się do tego, że jeszcze większa liczba dobrych jakościowo artykułów trafi do dystrybucji za pośrednictwem Tarnobrzeskiego Banku. Wszystkie sklepy, które mają powierzchnię powyżej 250 metrów kwadratowych, nie będą oddawały tej żywności dobrowolnie, tylko będą po prostu tą ustawą zmuszone do zawarcia umów z tymi organizacjami, które mają status OPP, ale również z organizacjami pozarządowymi, które mogą tą żywność zagospodarować. I nie jest to już teraz dobrowolność, tylko taki przymus. Przez 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy będą to sklepy te dużo powierzchniowe, takie 500 metrów kwadratowych, natomiast później będzie to te 250 już taki przymus. Na dzień dzisiejszy my zbieramy sporo tej żywności. No w tym roku już mamy 186 ton na dzień dzisiejszy tej żywności takiej, która uległaby zniszczeniu, a my ją zagospodarowujemy. W dostawie i dystrybucji na pewno będzie pomocny nowy zakup Tarnobrzeskiego Banku Żywności. Samochód dostawczy, który został zakupiony dzięki bezzwrotnej dotacji pozyskanej w wyniku wygranego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Był ogłoszony konkurs właśnie w związku z niemarnowaniem żywności. Przystąpiliśmy do projektu i udało nam się. Dostaliśmy dotacji 217 tysięcy. Kupiliśmy samochód, chłodnie, Iveco, bardzo dobry samochód. No jest on nam niezbędny, ponieważ musi być zachowany ciąg chłodniczy. Musimy jechać czasem po te towary gdzieś daleko i taki producent na przykład nabiałów czy innych produktów, które są, wymagają chłodzenia, nie dałby nam tych produktów do rozprowadzenia. Dotacja pozwoliła również na zakup elektrycznego wózka widłowego służącego do załadunku towarów. Oczywiście, by otrzymać środki, bank musiał spełnić pewne warunki, w tym m.in. zagwarantować, że rocznie będzie pozyskiwał co najmniej 264 tony produktów ze sklepów czy od producentów.